A co ze scenariuszem greckim? Czy... No, jeżeli... W Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją, że scena polityczna jest zdominowana przez dwa ugrupowania socjalistyczne. Jedni to są socjaliści bezbożni, bo Donald Tusk, Volksdeutsche Partei, to są socjaliści bezbożni. No i Prawo i Sprawiedliwość to są socjaliści pobożni, ale socjaliści, ale socjaliści. Proszę Państwa, na czym polega rozróżnienie między lewicą i prawicą? W tej chwili to jest tak, do tego podchodzimy potocznie, że to jest różnica w podejściu do Pana Boga i historii. Nie mówię, że to są kryteria jakieś mało ważne, ale niewystarczające. Niewystarczające. Dlatego ja bym wprowadził kryterium nawet nie dodatkowe, ale jako zasadnicze kryterium. Co ugrupowanie polityczne, jaki sposób podziału dochodu narodowego ugrupowanie polityczne uważa za optymalny? Czy podział przymusowy za pośrednictwem budżetu państwa, no to jak tak uważa, to żeby tam nie wiem jakie pokłony biła przed Matką Boską, to jest to partia etatystyczna, a prawdopodobnie socjalistyczna, ale na przykład pobożna. A jeżeli uważa, że optymalnym sposobem podziału dochodu narodowego jest podział dobrowolny poprzez rynek, to jest partia wolnościowa, być może nawet prawicowa, jeżeli ma w sprawach takich społeczno-obyczajowych poglądy konserwatywne. I jeżeli to kryterium przyłożymy do naszej sceny politycznej aktualnej, no to nie mamy wątpliwości, że jest ona zdominowana przez ugrupowania socjalistyczne, tylko pobożne i bezbożne. A to... ale jest nasz, na całe szczęście jest Konfederacja. Nie, no więc Konfederacja... Tak, tak, Konfederacja... Dlatego ja uważam, że Konfederacja, całe szczęście, że się pojawiła, bo myśmy z UPR-ze w 90 roku zrobili z kolegą Mikke, no to nie tylko, z nim jeszcze, o tu pan Goryniak, to też pamięta to, taki kongres prawicy polskiej w sali kongresowej Pałacu Kultury imienia Józefa Stalina. Kongres prawicy polskiej. Intencją tego kongresu prawicy polskiej, zresztą całkiem się ładnie udało, było odciągnięcie ugrupowań narodowych od narodowego socjalizmu. Żeby ich odciągnąć, żeby oni nie w taką pokusę nie wpadli. To się częściowo udało. To się częściowo udało i po latach mamy tego owoce w postaci Konfederacji. No to ja jestem zadowolony, kibicuję Konfederacji właśnie dlatego, że to jest no, nadzieja. To nie to taka nowa i stara i w ogóle jedyna. No. I tyle. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie jestem politykiem. Jestem już starym człowiekiem, lekarzem z ponad 50-letnim stażem, ale zawsze obserwowałem scenę polityczną. Mam też kontakty zagraniczne, nie powiem gdzie. I muszę przed jedną rzeczą przestrzec, że Konfederacja zawsze była i będzie infiltrowana przez to, żeby ją rozbić. I także musimy być troszkę czujni. To już no, czasem tak widzę, że to się udaje. Po drugie, powiedzmy sobie szczerze... To może ja się odniosę najpierw do tego, co pan powiedział, panie doktorze, bo potem zapomnę, co pan mówił. A potem proszę, pan zabierze głos jeszcze raz. Proszę państwa, jasne. Nasza scena polityczna jest, że tak powiem, no nie powiem, że zdominowana, ale intensywnie penetrowana przez tajne służby. One tam nie mają jakichś sukcesów zagranicznych, to widać. Natomiast no, to są zainteresowane kręceniem lodów i tutaj takich o, różnych.
Ja to tego doświadczyłem na własnej skórze, więc wiem, co mówię. Kiedyś nawet bardzo nieładnie się wyraziłem o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego napisał do mnie, powiada, proszę pana, pan tu obraża państwo całe polskie i tu takimi epitetami. Ja mu odpisałem, że owszem, ja użyłem tych określeń, ale ja tylko nazywam to, co wy robicie. Jak wy przestaniecie to robić, to ja przestanę to nazywać. No, więc trzeba zakładać, że wszystkie ugrupowania polityczne w Polsce są infiltrowane przez służby, znaczy bezpiekę, no mówiąc krótko. To byłoby dziwne, gdyby tak nie było. No to by znaczyło, że oni w ogóle do niczego się nie nadają. Więc są infiltrowane przez bezpiekę, ale między infiltracją a zdominowaniem przez bezpiekę jest ogromny obszar. No i tyle. A ja uważam, że Konfederacja się powinna nastawiać na długi marsz przez instytucje. To jest mało efektowne, ale na dłuższą metę będzie procentowało. Dlatego, że jak już świat się zawali w pewnym momencie, to ktoś będzie musiał to wszystko odbudować. Ktoś będzie musiał i to wtedy trzeba będzie wrócić, że tak powiem, do poczucia rzeczywistości. Tak jak to w 90 roku zaprosiliśmy Miltona Friedmana, laureata Nagrody Nobla z ekonomii i zorganizowaliśmy mu spotkanie z Obywatelskim Klubem Parlamentarnym w Sejmie, czyli tymi solidarnościowymi tam wszystkimi dygnitarzami. Wtedy jeszcze światło nie było oddzielone od ciemności, więc tak nie wiadomo było, co tu, w którą stronę iść. No i Milton Friedman udzielił bardzo dobrej rady, która i dzisiaj jest aktualna. I dzisiaj jest aktualna. Powiedział tak. Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim. Co Polska w związku z tym powinna robić? Powinna naśladować rozwiązania, jakie bogate obecnie kraje zachodnie stosowały wtedy, kiedy były na takim poziomie jak Polska. I to jest bardzo słuszna rada. I myślę, że dobrze by było, gdybyście państwo ją zapamiętali. Bo tylko rzeczywiście nasi umiłowani przywódcy zachłysnęli się możliwością naśladowania bogatych krajów zachodnich. No i konsekwencje tego ponosimy do dnia dzisiejszego. Co się stało? I tu jeszcze nawiążę do tego infiltrowania przez służby. Otóż w Polsce mamy pewien model taki polityczno-gospodarczy państwa, który ja nazywam kapitalizmem kompradorskim. Czym się różni kapitalizm kompradorski od zwyczajnego kapitalizmu? W zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decydują zalety człowieka. Czy jest pracowity, czy jest pomysłowy, czy jest rzutki, przedsiębiorczy, czy się ryzyka nie boi, czy ma szczęście wreszcie, bo to też jest przydatne. Jeżeli ma te wszystkie zalety, to przeboruje sobie dostęp do rynku i tam odniesie sukces na miarę swoich zalet i szczęścia. Natomiast w Polsce mamy do czynienia z modelem kompradorskim, według którego o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decyduje przynależność do sitwy, której najtwardszym jądrem jest właśnie bezpieka. A ponieważ większość społeczeństwa do sitwy nie należy, no to musi być wyrzucona poza główny nurt życia gospodarczego, tam gdzie są sektor finansowy, paliwowy, energetyczny, takie różne, bo to są zastrzeżone właśnie. No i tam może sobie wydłubywać kit z okien, bo każdy z czegoś musi żyć, ale w rezultacie tego manewru narodowy potencjał gospodarczy jest wykorzystany w niewielkim stopniu. W niewielkim stopniu.
A jeżeli go nie wykorzystamy w całości, no to w odpowiednim stopniu, no to będziemy takim chorym człowiekiem, który będzie skazany na to, żeby siedzieć u innych w kieszeni. Na przykład w tej chwili siedzimy w kieszeni u Niemców i stamtąd groźnie kiwamy im palcem w bucie. O, a Niemcy się tym nie przejmują, bo oni doskonale o tym wiedzą, więc wcale się tym nie przejmują.